Witam serdecznie. Jesteśmy po kilku dniach takiej mojej nieobecności, wy tego żeście nie mogli stwierdzić, bo tu będzie odcinek za odcinkiem leciał, ale w związku z pracą i innymi przynależnościami związanymi z rodziną musiałem odpuścić i przez kilka dni nie miałem dostępu do komputera. No i dzisiaj powracamy po pewnej przerwie, nie wiem jak mi pójdzie. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzieśmy zakończyli, czyli z naszą główną bohaterką Aloy w południku i zbieramy zadania poboczne. Jak widzicie, jest ich jeszcze kilka do znalezienia. Chcę je po prostu skończyć, żeby one nam potem nie wisiały nad nami jak jakiś miecz, żeby były skończone. Grę chcemy zrobić no, w miarę możliwości na 100%, więc te zadania poboczne też trzeba robić. Dobra, chodźmy, zobaczmy, co tutaj miało nas ktoś do coś do powiedzenia. Był w ostatnim odcinku, kilka dni temu, co nagrywałem, był bardzo późno, więc odpuściliśmy sobie pobranie tego zadania. Hej, obca! Jestem Wilgund. Szukasz może pracy w tym mieście? Dużo okruchów. Akurat tyle, żeby kupić strój lepszy dla... Dobra, zmień ton, jeśli mam cię wysłuchać. Chodzi mi tylko o to, że taka zgrabnie zbudowana kobieta jak ty... Słyszałem ciekawą plotkę o obozie Banuk. O oswojonych maszynach, jak mówią. Więc wynająłem ludzi, aby to zbadali. Tylko zbadali. Banuk są sprytni. Za sprytni. Płacę z góry. No, połowę z góry. Ale nie ma żadnego odzewu. Więc szukasz kogoś, kto znajdzie poprzednich najemników? To koszty utopione. Ta plotka jest dla mnie cenniejsza. Są jeszcze jakieś plotki o tym obozie? Poprzedni śmiałkowie pytali się po prostu o zapłatę. Jesteś sprytna. Ten obóz jest nawet za mały na tę nazwę, tam gdzie śnieg nie topnieje. Słyszałem, że Banuk mieszkają tam razem z maszynami. W pełnej harmonii. Trzymają je tam i śpiewają im. Jeśli to prawda. Jeśli się dowiemy, jak to robią, pomyśl tylko, dziewczyno, jakie to będzie cenne dla wszystkich plemion. Kiedy mówisz cenne, znaczy, że ci za to zapłacą. Słuchaj, nie jestem ze słomy. Co możesz mi powiedzieć o Banuk? Kobiety Banuk to śnieżne wiedźmy. Zimne oczy i zimne... Oni wybrali życie w samym Banur, wśród lodu. Próba rozmowy z nimi to jak ciosanie lodowych brył. Widocznie wolą towarzystwo maszyn. Właśnie dlatego inwestuje swoje okruchy. Mogą nie chcieć, by inni o tym wiedzieli. Ha! Ta ich niby mistyka, że nie dbają o własność, o luksusy, bzdura na kółkach. Targują się mocniej niż ściska mróz. Jesteś jakimś kupcem? Przecież nie masz żadnych towarów. Raczej badaczem. Ale wysyłasz ludzi, by badali za ciebie. No dobra, raczej łowcą okazji. Dziewczyno, Noranko, łowczyni. Świat jest pełen okazji. Ryzykownych okazji. Ale dlaczego ryzyko ma przeszkadzać ludziom w wypracowywaniu zysku? No dobra. Jestem hazardzistą. Gdybym sprawdziła tę plotkę... Przecież nie musisz od razu włazić światu na ramiona. To jest na skraju ziemi Banuk, pod kowadłem księżyca. A wyglądasz na taką, co zna Dziki Wschód. Wschód. Jeśli ci Banuk naprawdę bez lęku chodzą po obozie z maszynami, to na pewno ich nie przegapisz. Płatność po powrocie. Mówiłeś, chłopie, że połowę z góry, ale kłamałeś jak zawsze. Wszyscy kłamią, to i ty kłamałeś. Dobra, jeszcze byśmy musieli zobaczyć jedno zadanie. Będziemy wybierać i będziemy po kolejności je robić. Ale to jedno gdzieś jest tutaj w dziwnym miejscu. Albo ja w dziwnym miejscu pobiegłem. Powinienem pobiec do góry. O. Już wiem, gdzie powinno to być. Nie tu.
gdzieś tu musi być jeszcze jedno zadanie. No właśnie, i znaleźliśmy. Jakiś dziwny ten człowiek. Nora. A ja smutny Naman. Przepraszam, że spotykamy się tak... Czyli jak? W żałobie. Ponieważ twoje jest jak talizman. Czekaj, wybacz mi. Nie przyszłaś po odszkodowanie? Nikogo nie straciłaś? A, nie. Wiem o łowach, ale mnie Kardża nic nie są winni. Aha. Cóż, przydałaby mi się pomoc pionierki, a potem byłbym twym dłużnikiem. Ci ludzie chcą uhonorować bliskich, martwych, własnym głosem. Nie głosem Kardża przy ołtarzu Kardża. Ale istnieją przeszkody. A dopóki w południku się nie uspokoi, te szaty tylko wiążą mi ręce. A jakie przeszkody? Pierwszy pielgrzym to Oseram. Chce odwiedzić Chram Królów po drodze do miasta. Czeka tam teraz. A stary kapłan Słońca, co nie cierpi pogan, nie chce go wpuścić. Ta Utaru straciła kompana na skraju klejnotu. Przy sadzawce, gdzie bywają kłapaki. Jest tam chram do odstraszenia maszyn. Ale jego skuteczność jest nie najlepsza. Tymczasem Banuk chcą oznaczyć słoneczny stok. By, jak sądzę, przywołać duchy maszyn. Niepotrzebnie. Są tam jastrząbłyski. Zwabione blaskiem iglicy. Więc oczyścić dwie świątynie z maszyn i usunąć z trzeciej kapłana? Chodzi mi tylko o życzliwość i o wysłuchanie ich próśb. Naman, rytuały i modlitwy nie przywrócą im życia. Nie, ale mogą pomóc cierpiącym odnaleźć siebie. Dać im siłę i nadzieję, jak wschód słońca. Nie sądziłam, że kapłani poproszą obcą o pomoc. Gdyby słońce zachodziło od naszej dumy. Póki tak nie jest, nie jestem kapłanem słońca. Czerwona suknia była moim pragnieniem, a wciąż pragnę. Kaptury czynią z nas ślepców, a my szepczemy o pojednaniu, zapominając, że kapłani Starego Króla Słońce błogosławili morderców. Morderców? Znaczy krwawe łowy? Tak. I ofiary, które przyszły potem. Czemu kapłani zgodzili się na ten rozlew krwi? Czasem Kardża bardziej cenią tradycje niż to, co słuszne. Może Kardża i Nora tak się nie różnią? Kapłani Słońca cię zawiedli, ale chciałeś być jednym z nich. Całe życie spędziłem przy świątyni. Głos mojego brata odbijał się w niej echem. Ale nawet on mnie nie odwiódł, a przecież próbował. Wiele razy. Mawiał, kiedy nas miłowano, suknie były cynobrowe. A teraz są splamione krwią. Jak to? Odziedziczyliśmy suknie. Dawni kapłani pouciekali, nie chcieli stać w świetle nowego słońca. Musimy dźwigać ich grzechy. A mnie one mocno ciążą. Gdzie jest teraz twój brat? Powinien czekać na mnie na słonecznej ścieżce. On wystąpił przeciwko ofiarowaniu. Dla kapłana, co podważa królewskie słowo, to była straszna zemsta. Ty też straciłeś kogoś ważnego? Przykro mi. Nie, nie straciłem. Kiedy wdziałem suknię, znalazłem pamięć o nim. Zrobię, co mogę, by wspomóc żałobników. Czcząc ich pamięć, czcimy nas. No dobra, trochę takie dziwne zadanie, jeszcze rozłożone na trzy elementy, to może być dosyć trudne. Dobrze, teraz sobie zobaczmy. Te na dole to się będą jakoś wiązały. Misje. I teraz zacznijmy szukać. Zadania mamy. Idź do łożu. To nie, przysięga. No musimy to, a to.
Góry Zmierzchu. No, tu mamy kilka. Poboczne. Poległych to było. Chwila spokoju. Nie. O, to by było dobre, żeby to zbadać, te 12. Nagroda za zdrajcę. No to mamy znaleźć te trzy ogniwa, których nie możemy, a to dopiero na samym końcu. Nie, to od tego zaczniemy. No, to nic specjalnego, ale mamy znaleźć... Mamy znaleźć... chyba ten... jakiś... O, i nawet jest niedaleko, czyli... Spokojnie sobie pójdziemy i tam znajdziemy. Tam jest wyjście jakieś jeszcze dodatkowe? Jest tutaj tędy. Myślałem, że tylko tędy jest wejście. Jedno, a tu jest więcej. I oprócz tego, że więcej, to jeszcze znajdziemy sobie jakąś rzecz jak okruchy. Nawet rozpieszczają nas pod tym kątem. No i następne. Dobrze ci widzę. To musi być iglica, ależ ogromna. Wiem, że powinniśmy tędy też co będziemy jechać, ale to chyba nie teraz. Momencik, gdzieś tam mam iść. Widziałeś tego złodzieja? Widzisz, stałem plecami do muru. Nie spodziewałem się, że ktoś wyjdzie oknem. Minął mnie ubrany na szaro i z mieczem. Tyle widziałem. Na słońce serce mi prawie stanęło. Chyba musimy wejść do środka z tego, co wynika. Jakieś wieści o skradzionym mieczu? Jeszcze nie. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Nie możemy wyjść do domu? Dziwne. Tak, mamy zbadać to miejsce. Chyba, że to nie jest to miejsce. Zobaczmy na mapie. Nie no, jesteśmy w tym miejscu. Zbadaj miejsce przestępcy. No właśnie, patrzyłem przez tego fokusa i nic nie widzę. Szykuje się niezła zabawa. To dobre widowisko. Spodoba jak ci będziesz się to, co mam na sprzedaż, obiecuję. Że się tutaj nie zatrzymałaś. Podczas ucieczki połamał drabinę. O, coś się nam pokazało jednak. Krople krwi prowadzą od... Uwielbiam ten fragment. Obiecuję. Obejrzyj moje towary. Całkowicie odmawiam kupowania u Osera. Oszukują bez mrugnięcia oka. Nie uwierzysz, ile sobie teraz kupię. Więcej krwi. Jestem na dobrym tropie. Słyszałem, że źle się dzieje na Dzikim Wschodzie. No. Jeszcze więcej krwi. Musiał się nieźle, twój trop się urywa. Ale ktoś musiał go widzieć. Doskonałe towary w uczciwej cenie. Spodoba ci się to, co mam na sprzedaż, obiecuję. Nie przebiegał tędy ktoś z mieczem? Jasne. Złapał sukno z tego stoiska i zbiegł po schodach tam za tobą. Krwawił, może chciał się opatrzyć. Do licha! To był drogi materiał. A
to przeklęty rabuś jeszcze zapłaci. Ceny rosną w południku. Odek! To się może się pędzić. Jeśli złodziej tędy biegł, mógł ruszyć tylko w jedną stronę. Przed siebie. O, no tak, tutaj nie ma jakiegoś... Co to za urządzenie jest? Jakaś winda? A tam jaka iglica. Śladu złodzieja. Ktoś musiał widzieć, jak przebiegał. Czy ktoś tędy przebiegał? Mógł mieć ze sobą miecz. Tak, też prawie na mnie wpadł. Podbiegł po tym gzymsie i wskoczył do windy. Już go nie złapiesz. Ale miecza nie widziałam. Niczego nie niósł? Nie zauważyłam. Tylko biegł, jakby mu się tyłek palił. Złodziej musiał porzucić miecz. Ale gdzie? Może ktoś mu pomógł. Ten stragan wygląda na dogodne miejsce, by coś ukryć. Kapitan Ersa myślała, że jest niepokonana, ale ci cholerni Karja cienia ją dorwali. Tego jeszcze nam było trzeba. Laure zającej się obcy. Gdybym się znów nie spaliła na słońcu. Przybywa do królestwa, a nikt nie chce wziąć się do pracy. Jest. Ale to nie jest. Napracowałem się do końca życia. Złodziej chyba uciekł, ale bez miecza. Być może gdzieś go zostawił. Na przykład tutaj. Co? Nie. Nie mam z tym nic wspólnego. Dowiemy się, kiedy gwardziści przeszukają twój stragan i przepytają klientów. Poczekaj. To nie wszystko. Ludzie powiadają, że niesiesz światło w ciemność, więc wiem, że posłuchasz. Racja. Miecz trafił do mnie, a ja go przekazałam dalej. Miał być sprzedany, ale nie dla zysku. Okruchy trafią do potrzebujących w Zmierzchu. I ja mam niby w to uwierzyć? Mówię prawdę. Przy młynie w dolnej wiosce czekają ludzie. Oni wszystko wyjaśnią. Jeśli cię nie przekonają, wróć tutaj ze strażą. Nigdzie się nie wybieram. To bez znaczenia. Nie uciekniesz. Ale dobrze. Sprawdzę młyn. Dobra, chyba pójdę do tego młyna zobaczyć, co tam się dzieje. Ciekawe, jak do którego młyna i gdzie? Młyn? Nie, gdzieś tam pokazuje nam daleko, a gdzie to ma być? Młyn tutaj, na dole. A czy da się zjechać tym urządzeniem takim ładnym? Zobaczmy. A to do góry musielibyśmy iść, myślę. Idziemy tędy, nie wejdziemy, to jest przejście. O. Trochę zakręcony ten południk. Zobaczymy, czy my tu windą pojedziemy.
czy było lepiej się przebiec. No ale coś nie działa, coś tutaj nie widzę, żebym tam do windy mógł się dostać. O jest, dopiero teraz coś przyjechało. O, taka porządna winda. No i takich dzikusów niby mamy, proszę bardzo, a tutaj takie rzeczy, czyli też jest jakiś technologiczny postęp windy. No, no. I to takie dosyć duże. Podejrzewam, że działające na zasadzie przeciwwagi, ale zawsze. Tutaj też jakieś zadanie mieliśmy na dole, ale to spokojnie. Najpierw zróbmy jedno. Zobaczmy, o co tu chodziło. Proszę ją o rękę. Trochę daleko musimy podbiec. To tylko stary gromoszczek, którego nikt nie pokonał. Pora. Tam to jest, no to jak my mamy tutaj? Aż tam, to musimy przejść tędy. Jakiś kładka, most nawet właściwie. Bądźmy przygotowani na wszelką okoliczność. Mogę tego potrzebować. Ja też tak myślę. Dawno żeśmy nic nie zbierali, więc trochę. Dobra. Starczy. Te dwie rzeczy jeszcze tylko ty, bo mamy po drodze. Okej, 30 metrów to gdzieś tutaj. Gdzie ten młyn jest? To jest młyn. Nie jak popijałem w pracę. Wciąż nie słyszę na jedno ucho jego wydzierania się. Kazano mi na ciebie czekać. Pewnie szukasz odpowiedzi. Chyba mogę jej udzielić. Zabieramy kosztowności tym, którzy ich nie potrzebują. Sprzedajemy je, a na koniec wspieramy potrzebujących w Zmierzchu. Znaczy kradniecie. Jak zwał, tak zwał. Od przeklętych wieprzów, co już od pokoleń są u koryta. Prawany nie wygląda mi na wieprza. Cuchnie identycznie jak reszta. Bogactwem i butą. Zaś jego podwładni cierpią. Kto zanosi okruchy do Zmierzchu? Nie te sukinsyny z twierdzy. Wydajemy okruchy, aby biedni z cieniszcza mieli jedzenie. I jakieś opatrunki. Idą na zachód, ponieważ muszą. Uwierz mi, wiem. Schwytali moją biedną żonę i popędzili razem ze sługami. Pomarli z głodu, wciąż w łańcuchach. Przykro mi. Mnie też. Gdzie jest miecz? Bez obaw. Nie sprzedaliśmy go. A co niby mam zrobić? Pójść sobie? Liczyłem, że nam pomożesz. Podobno umiesz tropić jak nękacz. Mój wspólnik Nasan zaginął nieopodal spalonego brzegu. Wędrował do Zmierzchu razem z ładunkiem żywności. Jeśli go znajdziesz, pomożesz wielu ludziom. Rozważę to. Pod warunkiem, że oddacie miecz Rawanowi. A coś czułem, że tak powiesz. Dobrze, oddamy ten miecz. Nasan miał się pojawić przy starym obozie na rozwidleniu przy spalonym brzegu. Tam zacznij szukać. Ale uważaj. Grasuje tam mnóstwo maszyn, no i karża cienia też. Pewnie nie będą zadowoleni, jeśli wpadniecie na siebie. Powinienem walczyć z maszynami, a nie chodzić sobie tam i z powrotem. Okej, zobaczmy, gdzie to jest.
bardzo daleko, jak pokazane jest na naszym mapce. Czyli musimy się przenieść... Uj, bardzo, bardzo daleko. Akurat musimy się przenieść do rozwidlenia dróg. Przeskoczymy dzięki szybkiej podróży. No i zobaczymy, co będzie. Dzisiaj jeszcze gramy sobie w Horizon Zero Dawn. Jutro wrócimy do innych jakichś gierek, jak będzie tylko czas. Przede wszystkim muszę wrócić do Dishonored 2. Nagrałem kilka odcinków, jest teraz przerwa. No bo dwie świetne gry, które wyszły na PS4, czyli Death Stranding i Horizon, wystartowały i teraz tak bardzo się zaangażowałem w jedną i w drugą. A tamta leży odłogiem, a naprawdę, chociaż ma jest parę lat młodsza, jakby tak powiedzieć, ale naprawdę bardzo fajna. Zbadaj obóz. Jaki obóz? Gdzie tu jest obóz? Od tego zacznijmy. Gdzieś jesteśmy tutaj. Ostatnio jakbyśmy coś robili, to bardzo dobrze nam wychodziło, bo trzeba było coś zbadać to. Gdzie ten obóz jest? Myślałem, że przy ognisku go zrobili, a tak? Przede wszystkim to tak zróbmy i dwa, ustawmy sobie właśnie to. Nie wiem, do czego mi się to zmienia. Potrzebujemy coś z lisa, pamiętam. I lisek został trafiony, zatopiony. No jest dużo rzeczy, a gdzie ten obóz jest? Od tego trzeba zacząć. Tam jest obóz, pokazuje nam. No to jest to, co my byliśmy. A tutaj jest obóz niby, bo jest jakaś płachta zawieszona. Jest coś, się świeci tutaj, a dopiero jak żeśmy odeszli. Ognisko. Ślady jakiejś bójki, ale nie ma ciała. Jeśli ktoś odciągnął Nasana, byłyby ślady. Ach, tu są. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Jest obóz Karcza Cienia. My żeśmy chyba w nim byli. Nawet żeśmy wszystkich załatwili. Jeśli mam taką... Tak żeśmy załatwiali sprawę tego chłopaka. Bieguna na razie sobie zostawimy. Nie będziemy ich straszyć. Jednak to jest chyba nie do końca to, co my żeśmy widzieli poprzednio. To jest coś innego. Posterunek Karcza Cienia. Miejmy nadzieję, że Nasan tam jest. No właśnie, Karcza Cienia. Widzimy, że są ludzie. Ła! Nie są, tylko jest ich dosyć dużo. Przynajmniej na razie widzimy tylu. Z drugiej strony na drugą flankę, żeby stąd zgarnąć tego gościa i być trochę bliżej. O. Uch,
Muszę wykorzystać zaskoczenie. Ty już po mnie! Pierdzielony pogrom! Wciąż wężą. Ale ich jest tutaj sporo. Myślałem, że już go mam. Biegło, nie wiem co, ale chyba wycofało się. No to teraz sobie pozbierajmy to wszystko, co chłopaki wypuścili. A zwłaszcza okłoki metalu. Poboczne, niepoboczne, coś tutaj też wyjemy i będziemy rozwijać sobie, kupując różne rzeczy. A tam do góry trzeba wejść aż. Co pan miał? Żydowe szkło. Nie wiem, co to jest też żydowe szkło. W ogóle na razie do niczego nie było potrzebne, tylko do sprzedaży. Ty też mi jesteś potrzebny do czegoś tam. Jakaś kość mi jest potrzebna. Ale raczej, widząc po kolorze, to raczej chyba nie dostałem. Odkryte ognisko. Ognisko to chyba w środku może być tylko i wyłącznie. Dobra, wejdźmy do środka. No, trochę cię nieciekawie może być. Tam dalej. Jak to wygląda? No, odpalmy ognisko, będziemy widzieli. Tam jest jakieś wejście, ale to nie, to jest tylko na tą... na strażnicę. Jest tam ktoś na tej strażnicy? Jakby był, to już by nas tam zamiatali, ale... są w środku jeszcze kolejni. To nie jest tak, że to się skończyło. Oj, mam elitarnego. To tylko tylu na razie? Czy jakoś możemy się dostać tam inaczej? Nie ma. Tu możemy zeskoczyć.
to jest. Zupełnie to. Zupełnijmy amunicję. Dobrze byłoby się tam dostać, ale jakoś... Dobra, mają Masana. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik! Z twoją matką. Ha, chyba chce zranić twoje uczucia. Nie da rady. Moja matka kocha pikniki. Niezależnie od tego, i tak nic nie osiągniemy. W porządku. Nie mam nic przeciw łamaniu kości. Ile trzeba będzie złamać, żeby zaczął kwiczeć? Twardy jest. Może 7. Dobra. Przyjmuję zakłady. Ale zostałem. To tylko krew. Nie zdołasz mnie zabić. Będziemy martwi, jak nie zaczniemy walczyć. Mocne cięcie! Nie da. Ranny! Do boju! To bolało! Au, au! Zapłacę. Rano to odczuję! Cios! Au, au. Się daje wszyscy? Nie. Wszyscy. Wydawało mi się, że jeden gość jeszcze tutaj był taki dosyć. Zaraz ci uratujemy, tylko najpierw pozbierajmy, bo nie wiadomo, co się będzie działo w momencie, jak ja cię odwiążę. Może być tu jakiś zadyma lekka. I żebyśmy za dużej zadymy nie mieli. Jeśli się okaże, że tu są jeszcze inni. Sobie ten ogniomiot. Gdyby coś, to będziemy mieć z czego strzelać. A jeszcze coś tu zostało. Kindiv mnie przysłał. Zabiorę cię stąd. A już myślałem, że mnie porzucił. Chyba muszę go klepnąć w ramię. Dalej, tędy! Teraz takiego czegoś spadłem, także muszę to swobodnie i spokojnie. Kindiv powiedział mi wszystko. Straciłeś ładunek? Nie, jest ukryty. Wielu głodnych ze zmierzchu ucieszy się na jego widok. Dobrze. Posłuchaj. Kiedy wrócisz do Południka, porozmawiaj z niejakim Ravanem. Powiedz mu prawdę, a pomoże ci. Prosić o pomoc wysoko urodzonych? Ale po tym, co zrobiłaś, nie odmówię. Ale na razie ruszam do zmierzchu. Bądź zdrowa. No i teraz mamy wrócić i mamy załatwioną sprawę. Dobra, to wracamy, ale zobaczmy, czy my nie mamy jakiejś innej rzeczy gdzieś w pobliżu do zrobienia. Bo się może okazać, że któraś misja jest gdzieś w pobliżu.
i wtedy wrócimy i będziemy wszystkie kończyć. Idź do chramu, idź na sadzawkę. Dobra, gdzie ten obóz jest? Zobaczmy na mapie. No, ten obóz jest bardzo daleko, to czyli to odpada na razie. Zabierać bogatym. Nie, uczyć poległych, to jest to. Pokaż mapę. Raz, dwa. Trzy, wszystko nie w tym kierunku, daleko. Chwilę spokoju. To było to? Nie. Bo już patrzyliśmy. Wróć do Rawdęby. Porozmawiaj. Gdzie jest gość, żeby z nim porozmawiać? Tutaj. Myśmy tu ledwo stąd uciekli przecież. To na razie jeszcze chyba nie będziemy tam się pchać. Misja, zadania. Dobra, najpierw to. Kurde, nie ten teren. Cały czas mamy gdzieś. Wszystko jest tam w jednym kierunku. Nie w jednym, to jest inny kierunek jeszcze. Nie zaskoczyło to. Trzeba dwa razy kliknąć. No, to jest też coś innego, no ale powiedzmy, jakbyśmy tu poszli, to mamy gdzieś tutaj w pobliżu też i inną tą. Tutaj mamy tam do porozmawiania. Tu kupiec, misja. Łowy dla loży. Gdzie te łowy są jeszcze? A to już jest w ogóle coś innego. Idź do loży łowców, to całkiem inna bajka. Dobra, zrobimy sobie tak. To sobie zrobimy teraz, mapa. Przeskoczymy tutaj, no bo jak już jesteśmy niby blisko, ale to jest jednak mimo wszystko trochę daleko. Bez przebrania. O, jest nasz ekwipunek. Umiejętności nawet mamy jakieś. Ubiory. Nie ocalałej, tylko mamy być suszki cienia. O ten. Proszę bardzo, jak to wszystko można załatwić, żeby tu się przemknąć. Chcę po prostu upiec kilka pieczeni przy jednym ogniu, czyli jesteśmy na zewnątrz, poróbmy i wrócimy z powrotem do południka, żeby pokończyć ewentualnie zadania. Chociaż muszę powiedzieć, że to są wielostopniowe zadania i są niektóre są bardzo ciężkie. Jedzenie przysyła królowa matka Nasadi. Wie, że jest ciężko, ale pomaga jak może. Proszę, ale zostawcie też rodzinę, jeśli je macie. Słyszałam o tobie szepty, dziewczyno. Dosiada maszyn, dziwna włócznia, prześliczne piegi. Podobno masz nawet sumienie. Nie może być. Kim jesteś? Z pewnością nie należysz do Karcza Cienia. Jestem Vanasha. Na razie wiedz tylko, że jestem szeptem rozsądku w tej jamie szalonego skowytu. Wiem coś o tym. Z pewnością. Zupełnie jak Utid. To dobry człowiek, więc Karcza Cienia chcą go zabić. Trochę poszperałam. I myślę, że zmierza na Zielony Stok. Ci najemnicy na pewno szybko go znajdą. Mam przeczucie, że przydałaby mu się pomoc. Nie wykręcaj się i powiedz, kim naprawdę jesteś. Chyba nie rozumiem. Równie dobrze możesz mi kazać nie być uroczą. Nie da się. Ale cię lubię, więc posłuchaj. Mam przyjaciół w południku i wyświadczam im czasem przysługi. Utid może im się przydać, o ile przeżyje.
Skąd wiesz, że Utit jest niewinny? Umiem zadawać pytania. Widziałam, jak karmi sieroty z własnych racji, a poza tym karze każdego, kto skrzywdzi słabszych. Pomysł, że mógłby zabić Itamena, jest niedorzeczny. Pewnie trafił na coś, co może ośmieszyć kapłanów. Poza tym, Bahavas nie ryzykowałby uśmiercania tak szanowanego człowieka. No jak widać, troszeczkę jest rozjazd między dubbingiem, a tym, co mówią niektóre postaci. Już to dawno zauważyłem. Tutaj był taki fragment, że to było bardzo widoczne. No ale dobra, jedźmy dalej. Skąd wiesz, że jest na Zielonym Stoku? Wie, że będą go gonić, więc potrzebuje kryjówki, którą zna i której łatwo będzie bronić. Kiedyś na tych wzgórzach sam jeden opierał się całemu klanowi bandytów. Moim zdaniem sięgnie po sprawdzone rozwiązanie. Zrobię, co w mojej mocy. A co z tobą? Ale co ze mną? Co zrobisz, jak będę ryzykować? Przydatne rzeczy, mała łowczyni. 3 martwe drzewa na wschód od zmierzchu. To początek Zielonego Stoku. Powodzenia. Jak Utit mógł nas zdradzić w godzinie... Gdzie to jest? Ładny przerzut. Tak skaczemy z jednego miejsca do drugiego. Ale no trzeba, to trzeba. Wykorzystajmy jeszcze, póki mamy tych szybkich trochę podróży. Mamy pełno jakichś dodatkowych rzeczy tam pozbieranych, więc u jakiegoś handlarza kupimy sobie troszeczkę więcej. Tak. Na przyszłość, żeby mieć. Zbieraczka okruchów. Nawet nie wiem, czy ja to już mam od... Chyba żeśmy ich pozałatwiali. Tak trochę niezręcznie wpadliśmy w sąsiadek, zauważyli nas i zaczęli na nas polować. No trudno. Czego nie możemy tu zrobić? Modyfikacja włóczni. Właśnie to jest to, że nie możemy pewnie takich rzeczy wziąć. Zobaczmy sobie jedną rzecz. Ekwipunek wytwarzania. Czy możemy wytworzyć udźwig modyfikacji? Kość lisa. 2 aż. Nie mamy żadnej. Właśnie dlatego na te lisy polowałem, byśmy mogli więcej modyfikacji nosić. No i to tak właśnie tak wychodzi. No te inne rzeczy mi są niepotrzebne. Modyfikacje ubiorów? Nie, modyfikacje. Nie. Momencik. Pogubiliśmy się troszeczkę. Modyfikacje nam są potrzebne i mamy wyrzucić te, co są nam niepotrzebne. Maskowanie, odporność, zielone wszystkie, które są. Poręczność, no komu będzie poręczność potrzebna? Nie wiem, może do czegoś będzie, ale na razie nie jest. Ogień. Dwie takie same są niepotrzebne. Obrażenia, odrywanie, obrażenia.
Obrażenia odrywają to mamy dużo więcej, jak to się widać, możemy zakładać sobie. Na razie sobie tak zostawmy. To, co sobie później będę robił, bo nie chcę... No nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo chyba nie w tym miejscu miałem to wziąć. No dobra, to miałem wziąć. I tutaj tą modyfikację. Nie wiem, czy akurat ta była dobra, ale... Coś tam wzięliśmy, coś żeśmy pokombinowali. Momencik, trochę żeśmy walczyli, ale bądźmy przygotowani na jakieś starcie. Trzy martwe drzewa, dokładnie jak powiedziała Wanasza. Zobaczmy, czy Utik tędy przechodził. Zaraz sprawdzimy. Ślady prowadzą w górę. To musi być zielony stok. To musimy zebrać, bo to są lekarstwa. Maki to są lekarstwa. A troszeczkę żeśmy... Chyba tam trzeba iść w tym kierunku. To będzie skrabanie. No i dobrze. Ślady stóp urywają się tutaj. Czas na wspinaczkę. I chyba to. Fajnie, prawie że spadłem, bo do tego, że nie tak to wyszło. Oj, 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 oj. Coś chyba nie tak. No, takie mamy trochę asasyna. Jedzenia. Utit pewnie sprawdzał, czy nie jest śledzony. Resztki jedzenia. Utit pewnie sprawdzał, czy nie jest śledzony. Pewnie wciąż idzie. Muszę go dogonić. Jest ta ścieżka, czy nie ma? Jest ścieżka. No, poprzedź sobie tą ścieżynkę i idziemy. Powoli tak powinien ruszać tą kamerą, żeby to było widać te krajobrazy, a ja chcę się jak najszybciej to skończyć, zadanie i zabrać się za kolejne, bo czas nam leci. Popatrzcie, dwa zadania, nie w pełni zrobione jeszcze, tu musimy wrócić, no jedno jest prawie zrobione, dotknąć, tylko wrócić. I to, i pełna godzina nam prawie zaraz minie. Dlatego chcę dojść do tego miejsca, podejrzewam, że będziemy walczyć, to nie skończy się tak. Martwa maszyna, widać Utit polował. Na co? Przecież maszyny to nie są do zjedzenia. To tak trochę dziwne. Ogołocona ze wszystkiego. Utit zbierał składniki, pewnie na amunicję. Jastrzębiski szukają padliny. Nie wiem, co z kością, tylko kurde, nie trafiłem. Nie, na niego są potrzebne te... Thank you.
gramy z głowy. Załatwił niszczyciela. Niełatwa zdobycz, ale wartościowe części. Nie mogę wziąć wszystko, mam ale patent. Trzeba zacząć sprzedawać. Więcej złomu dla Utida. Gdzie on jest w ogóle? Jest, spocić ścieżkę. Wygląda na to, że do góry tu poszedł. No nie, bo spadnę. Z tak momentami ciężko pokierować, bo jestem przyzwyczajony, że mały ruch i coś skacze. Ona w ogóle to ma takie patent, że troszeczkę mi skręca automatycznie w jedną stronę. Następna już nie chybi. Utid? Za młodaś na łowczynię. Albo jam za stary na woja. Nie jestem tu w sprawie ceny za twoją głowę. Wierzę w twoją niewinność. Niewinność? No to chodź. Jeśli to sztuczka, to dobra. Zasłużyłaś na łup. Bez sztuczek. Gadaj. Dobra. Mów. Chcę wiedzieć, co się zdarzyło w Zmierzchu. Co się naprawdę zdarzyło. Dobrze. Od tygodni każdy świt w obozie niesie śmierć. Zawsze we śnie, bez walki. Starcy, kalecy, czasem młodzi. Ci, co nie mogli walczyć. Powinienem dostrzec, o co chodzi. Czemu ktoś by to zrobił? Myśleli, że to klątwa, jakiś zły duch. Ale to był człowiek i cicha trucizna. Udało się go schwytać. Stanął przed Bahawasem na Sądzie Słońca. Arcykapłan Bahawas? To on wyznaczył nagrodę za ciebie. Tak. Podziękował mi za gorliwość i kazał uwolnić Łotra. Widzisz? To on nakazał odstrzał. Potem ruszyli. Chciałem umrzeć z oddziałem, by ich lojalność coś znaczyła. Oddałem Słońcu 20 lat. I na co? Zło i śmierć. A gdzie honor? Ofiara? Prawdziwa ofiara? Taka, której nie znają kapłani i władcy. To jakiś ponury żart. Jeśli szukasz honoru, Karcza Słońca to dobry wybór. Może są trochę sztywni, ale godni zaufania. Kardża najechali kiedyś ziemię Nora. Najeżdżali dosłownie wszystko. Taka była wola Słońca. Zrobiłem, co mi kazano. Bywało gorzej. Ale jako ich kapitan... Nieważne, co zrobiłeś. Nie mogę cofnąć czasu. Ale Kardża zmieniają się na lepsze. Ty też możesz. Być może. Awad nie rozumie, czego Słońce chce od swoich żołnierzy. Być może rozumie aż za dobrze. Mówisz jak niewinny marat. Jesteś dobrym człowiekiem. Ale czemu zadałeś się skarża cienia? Nie rozumiem. Jasne, że przez Itamena. Był prawdziwym królem Słońca. Itamen to tylko dziecko. Tak. Nieskażone naczynie. Wierzyłem, że był czysty.
Wykorzystali go. Naszą wiarę. Teraz to widzę. W południe cienie znikają. Bahawas nie musiał mnie hańbić. Sam to zrobiłem, służąc gnijącemu tronowi. Znam kogoś, kto może cię z tego wyplątać. Na imię Mavanasha. Ale najpierw musisz się stąd wydostać. Kim jesteś? Niby łowca. A rozkazujesz jak żołnierz, który... Najemnicy. Myślisz, że przyszli mnie uniewinnić? Było zostać na równinach, Karja! Góry należą do nas! Zabójców Kikuka! Jak już z tobą skończymy, nawet echo po tobie nie zostanie! Nie było ciężko cię wyśledzić. Prawie jakbyś chciał zginąć z przytupem. I tutaj mnie masz. Dziewczyna, a broń! Nie to. Musimy tą walkę zrobić, abyśmy po prostu mogli zakończyć, bo to tak trochę dziwnie by było. Przewagę jeszcze nadchodzą młodzi! Ona drży jak powietrze nad ogniem. Sercem, sercem! Co? Ja go nie mogę trafić. A kto mi tutaj wszedł z tej strony? Chodźcie, poślemy resztę do środka, jak tylko dotrą. Muszę się schować. Gdzie mnie tu wyskoczyło to wszystko? Mam wszystko, co trzeba. Tu nam znowu biegną. Brak amunicji. Ładnie się wystrzelałem. No, co to jest za ten spadek? Kurde, że co spadam cały czas? Triumf dla wiernych! Na górze zapasy. No ładnie, troszeczkę przedłużymy ten odcinek, no ale trudno się mówi. Wiem, że masz zapasy, bo ci akurat te zapasy zbiorę. Zamieć śnieżna. Tylko... Biała jak kości. Dobra, to było ponure. Dobra, mamy zanim z nimi iść, ale to ja teraz będę nagrywał od razu jeden za drugim, drugi odcinek, więc żeby się nie przedłużać, bo to, jak wiecie, nie lubię po prostu... O nie, wejdę tam. Nie lubię po prostu przedłużać rozgrywki. Zrobimy sobie chwilę przerwy i w tym samym miejscu wystartujemy z kolejnym odcineczkiem. A tu chyba mamy ten został już zrobiony. Musimy jakiś kolejny kocioł zrobić. No ale na tym teraz skończymy. Dziękuję bardzo, kłaniam się.